Witajcie kochani, taki spontan. Właśnie wróciliśmy z rolek i było naprawdę super. Jesteśmy bardzo, bardzo głodni. W związku z tym postanowiłam szybciutko zrobić jakąś surówkę, bo nic nie mam w lodówce. I planowałam zrobić z czerwonej kapusty, ale jak wpisałam surówka w Thermomix, wyskoczyła mi surówka z pora i marchewki. To jest jedna z moich ulubionych surówek, zresztą jestem w ogóle fanką surówek, uwielbiam. I postanowiłam właśnie tą zrobić, bo tej jeszcze Wam nie pokazywałam na live'ie, ale też w ogóle miałam ochotę właśnie dzisiaj na takie bardziej ostrzejsze smaki. I wykorzystam tego pora. Zrobię ją pierwszy raz, nie wiem jak ona tutaj smakuje, więc podzielę się z Wami wrażeniami. Cześć Ania! Najlepszą surówkę do tej pory z pora i marchewki robił mój mąż. Robił ją w sposób tradycyjny, lecz bardzo dawno jej nie robił. I jak wpadłam na tą surówkę, to pomyślałam sobie, nie, no po prostu mam ochotę dzisiaj wybitnie ją zjeść. No a pamiętajcie, że w tym okresie, kiedy właśnie zbliżają się wakacje, warto jeść warzywa i owoce zawierające dużo beta-karotenu, który będzie chronił naszą skórę przed nadmiernym, a może i tak przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Jest to naturalny filtr, który będzie działał od wewnątrz i to, że on się będzie odkładał w skórze i skóra będzie ciut bardziej pomarańczowa, to jest właśnie na korzyść, bo to właśnie dzięki temu ta skóra aż tak nie reaguje, wolniej się starzeje, bo ten beta-karoten pod skórą będzie chronił przed stanami zapalnymi, będzie neutralizował. Cześć Klaudia, co to za surówka, kochana surówka, to będzie z marchewki i pora. Robię ją pierwszy raz, więc też przejrzałam wstępnie skład, troszeczkę różnił się od tego, co robił mój mąż, ale zobaczymy, porównamy. Będę dzisiaj, zresztą zawsze jestem obiektywna, oceniając te przepisy, więc spróbujmy jej po prostu razem. No dobra, słuchajcie, więc tak, jestem głodna dość, więc chciałam wpaść na chwilę, bo też robię nowy przepis, żeby Wam też pokazać, być może się zainspirujecie. Dobra, słuchajcie, więc tak, do czystego, suchego naczynia miksującego wkładamy 120 g pora. Słuchajcie, i pokrojony na 5 mm kawałki. No ten ma centymetr, ten ma trochę mniej. Dobra, no nie mam miarki w oczach, tak? Ale jest tak, no takie, małe kawałki. Zresztą się trochę nie dziwię, że chcę Thermomix takie mniejsze kawałki, bo może przez to, jak zbudowany jest por, może być po prostu ciężko, można by było ciężko go pokroić. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię, nie robiłam jeszcze surówki żadnej porowej z Thermomixa, więc to jest mój pierwszy raz z Wami. Ok, dajcie znać, kto był wczoraj na live o oszczędzaniu. Słuchajcie, jest pewna zmiana decyzji. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że jeszcze bardziej z tego skorzystacie. Dobra, więc tak, ale wrócę do tego za chwilę. Teraz marchewka, czyli ochrona nie tylko wzroku, ale też skóry. Pamiętajcie, żeby wrzucić jej do diety jak najwięcej możecie. Także truskawki będą miały beta-karoten. Wszystkie takie owoce i warzywa o intensywnej pomarańczowej barwie i takiej czerwonej barwie będą miały beta-karoten. Dobra, 320 g marchewki, takie kawałki, widzicie, większe, mniejsze, więc wrzucamy 250. A, słuchajcie, jak ważyłam wcześniej, to było ten, to było ok, ale dobra, chociaż może być za ostre. Dobra, to wezmę jeszcze jedno. Obiorę sobie moją ulubioną obieraczką, jest świetna, bardzo szybko to idzie. Dzięki temu. O. I jeszcze kawałek sobie dorzucę. Dobra, i jest 290, jest ok. Dalej, 60 g jabłuszka. Jabłuszko oczywiście ze skórką, w skórce też macie antyoksydanty, macie katechiny, również dużo błonnika pokarmowego, także jak najbardziej polecam ze skórką. 75 gram, więc jest trochę więcej. Dalej. 3/4 łyżeczki soli. Tak, troszeczkę soli. Dalej. Jedną łyżeczkę soku z cytryny. O, mamy cytrynę. Ja tam na oko daję trochę. Nie musi być tak dużo. No i zobaczcie, tak to wygląda teraz. I zaraz miksujemy, zobaczymy. 4 sekundy, obroty 5. Jedziemy, 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 jedziemy.
zobaczymy, co z tego wyszło. O, fajnie jest posiekane. Podoba mi się. Jak pachnie, Jezu, tak jak lubię. Słuchajcie, zobaczcie, tak jest posiekana. Można ją, tak jak dla dzieci, posiekać troszeczkę drobniej. Ja się właśnie zastanawiam, czy zrobić ją trochę drobniej, czy jednak zostawić taką, żebyśmy wszyscy taką zjedli. Dobra, ja spróbuję ją, zobaczę. Znaczy to nie koniec, nie? Dobra, zostawię ją. Taka jest ok. Ja lecę właśnie z chlebkiem z ziołami. Super. Dobra. To tak, zgarnięte ze ścianek. Odstawić w naczyniu miksującym na 10 minut. No, żeby trochę soki puściły i tak dalej. Idziemy dalej. Dodajemy jogurt grecki. U mnie standardowo zamiast maślanki, zamiast jogurtu greckiego, zamiast śmietany, oczywiście kwaśnej, idzie śmietana wegańska z tej firmy. Ona jest naprawdę przepyszna i to jest kokosowa śmietana, która, wyobraźcie sobie, wcale nie czuć ją tak kokosem. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale ma taki bardzo delikatny posmak kokosa i przy tym jest naprawdę smaczna. Kupić ją w Carrefourze, w net to widziałam i 18, bo jest jeszcze 15, 18 jest w ogóle obłędna. Uwielbiam. I do ciast ją dodaję w ogóle super. Dobra, więc tak, idziemy, łyżeczka. I ja sobie wezmę tutaj trochę tej śmietany wegańskiej i trochę dam majonezu. Bo tak lubię, po prostu. Lubię takie mieszanki, lubię takie połączenia. I teraz mamy majonez. Kielecki, mój mąż nie jest zadowolony z wprowadzenia tej zmiany. Skład się liczy. No, dobra, do 100 gram dodajemy. Dobra, 80, bo ja też dałam troszeczkę mniej tej marchewki, żeby tam nie było za dużo. Pieprz odpada u nas i wymieszamy to teraz. I mamy mieszanie. Dobra, jaką niespodziankę dla Was przygotowałam? Ten live poświęcony oszczędzaniu w trudnych czasach miał być live'em, który będzie jeszcze tylko dzisiaj do końca dnia dostępny. Jednak postanowiłam, stwierdziłam, że on tak fajnie wyszedł, był tak super i osoby, które oglądały, były tak zadowolone, że stwierdziłam, że nie, zostawię go, niech każdy ma do tego dostęp, niech każdy sobie obejrzy, kto będzie chciał, kto będzie potrzebował i niech zobaczy, jak fajnie można odkładać pieniądze, stosując parę podstawowych zasad. Więc naprawdę zachęcam Was, oglądajcie, udostępniajcie, dzielcie się tym. Tam naprawdę było dużo fajnej wiedzy i dużo energii. I dodatkowo będzie można uzyskać e-book do tego live'a, w którym będzie po prostu skrót z tego, co było na live'ie. Mam nadzieję, że to jest dla Was dobra wiadomość. Będzie dostępne i na YouTubie. Ten live, nie wiem, czy już się zdążył wgrać, czy nie. Jeszcze nie sprawdzałam. Więc będziecie mogli sobie zajrzeć. Dobra, spróbujmy tą surówkę. Jak ona wyszła? Zobaczcie, tak wygląda. Gdzieś ja miałam łyżeczkę? Dobra, bierzemy łyżeczkę i spróbuję sobie. Bardzo dobra. Dobra, to tak. Gdybym miała pod siebie tylko robić, to dałabym więcej pora, bo lubię ten ostry smak pora. Ale jeśli chodzi o dzieciaki, to jak najbardziej super. Tutaj dałam około 30 gram śmietany i 50 gram majonezu. Dla mnie to jest idealna proporcja. Nie czuć, że jest takie tłuste, jest takie, dla mnie osobiście jest wyważone. Soli jest ok, jak na tą ilość. Jest super. Bardzo dobra. Spróbujcie sobie. O, ja Wam pokażę, jak to wygląda. No, w taki sposób. No możecie, jeśli Wam nie będzie pasowało, oczywiście możecie sobie rozdrobnić, dodatkowo dodać jedną, dwie sekundy, jak Wam pasuje. Możecie nawet co sekundę zwiększać tam ilość. No i słuchajcie, jeszcze tak na sam koniec, taka refleksja mi przyszła po wczorajszym live'ie i tak myślę sobie, kurczę, szkoda, że tego na live'ie nie powiedziałam, tak?
największą i najlepszą oszczędnością jest dbanie o zdrowie. Bo tak naprawdę, kiedy my jesteśmy zdrowi, nie potrzebujemy chodzić do lekarza, nie potrzebujemy kupować leków, nie tracimy czasu na stanie w kolejkach i do apteki, i do lekarza, nie tracimy pieniędzy na różne badania lekarskie i stanie w kolejkach, często do lekarza, nie musimy brać zwolnień lekarskich, dzięki temu możemy, jesteśmy dyspozycyjni do pracy, więc to jest naprawdę najlepszym sposobem na oszczędzanie i niemarnowanie pieniędzy jest dbanie o swoje zdrowie, inwestycja w zdrowie. Nie ma lepszej inwestycji jak inwestycja w zdrowie. Powiedz mi, żeby rozdrobnić na mniejsze kawałki, to na jakich ustawieniach, bo z tym mam problem. Okej, słuchajcie, więc tak, żeby to rozdrobnić na mniejsze kawałki, to trzeba ustawić 1 sekundę i obroty 5. Po tym czasie sprawdzasz, czy ta konsystencja Ci odpowiada, a potem dodajesz następną sekundę, jeśli nie. Ja tak robię, bo wolę zrobić sekunda po sekundzie to rozdrobnienie tej surówki, niż na przykład miałabym nastawić 2-3 sekundy i po prostu przegiąć z rozdrobnieniem i mieć papkę, tak? Także najlepsze są obroty 5 do twardych warzyw. Tak jak mieliśmy tutaj, do mniej twardych warzyw typu kalafior, brokuł, to chyba tam były 4 sekundy, 4 obroty albo 4,5. Trzeba by było sobie sprawdzić w ustawieniach, jak są te surówki robione, na jakich ustawieniach. Klaudia, mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytanie. Macie jeszcze jakieś pytanie? No, dobra. Ja kończę. Siadam do swojego obiadu, bo już po prostu przybieram głodem, a głodnym nie wolno, aż tak głodnym nie trzeba, nie wolno siadać do obiadu, bo wtedy można jeszcze więcej zjeść i się je w mniej kontrolowany sposób, nie? Także pamiętajcie, żeby zbyt głodnym też nie siadać do stołu. Słuchajcie, ściskam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, najważniejsze, największą inwestycją w zachowanie pieniędzy, niemarnowanie pieniędzy jest dbanie o zdrowie. Po prostu profilaktyka, to potrafi naprawdę dużo oszczędzić pieniędzy. Także dbajcie o siebie, zaglądajcie do mnie. Mam nadzieję, że ze mną uda Wam się gotować oszczędnie. Uda Wam się nie marnować jedzenia, które kupujemy, bo na live mówiłam wczoraj, ile pieniędzy wyrzucamy do kosza tygodniowo, miesięcznie oraz rocznie. Koniecznie zajrzyjcie, być może to Was zmotywuje, bo i wyobraźcie sobie, co byście sobie kupili za te pieniądze, które jesteście w stanie odłożyć dzięki temu, że nie marnujecie jedzenia i wykorzystujecie wszystko. I taka myśl dzięki Klaudii wpadła mi do głowy, żeby zrobić właśnie zero waste'owy tydzień z Thermoanką, z Thermomixem, po to, żeby Wam pokazać fajne, sprawdzone przepisy z Thermomixa, które pomogą Wam wykorzystać resztki lodówkowe tak, żebyście nie musieli tego wyrzucać do kosza, a pieniądze razem z tymi resztkami, tak? No dobra, ściskam Was bardzo serdecznie, idę jeść. Buziaki, pięknej niedzieli, pięknego dnia, pa!